Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem, dotarłem w końcu. Zapraszam. Dotarłem w końcu. Pysku, no jeszcze proszę. Jeszcze raz. Pięknie. Dzisiaj się będzie remontować. Już lepiej będzie wchodzić. Tak jest, dzisiaj wygodnie będzie. Komora hiperbaryczna jest to urządzenie służące do tlenoterapii. Tlenoterapia to podawanie tlenu pod zwiększonym ciśnieniem 1,5 do 2 atmosfer, w wyniku czego nasz organizm jest w stanie pochłonąć kilkukrotnie więcej tlenu niż normalnie. Tlenoterapię rozpocząłem 2 tygodnie po zabiegu. Dzisiaj już jest bodajże 14 bądź 15 zabieg. Na tą chwilę wygląda to dobrze. USG potwierdziło, że blizna tworzy się dobrze i dobrze się zrasta, więc myślę, że na pewno komora hiperbaryczna przyczyniła się do tego. Ile trwa taka sesja właśnie? Godzina, pełną godzinę. Na początku jest kompresja przez 6,5 minuty, potem jest cały czas w osiągniętym ciśnieniu i na końcu jest też około 6-8 minut dekompresji, gdzie to ciśnienie jest ściągane. Tlen jest takim naturalnym lekarstwem. Poprzez to, że nasz organizm jest nasycony tlenem, tworzą się komórki macierzyste, jak wiadomo, one budują tkanki. Najogólniej w znacznym stopniu jesteśmy w stanie dzięki działaniu komory hiperbarycznej przyspieszyć powrót do zdrowia, ale też przy takim standardowym, że tak powiem, treningu mamy bardzo wielu sportowców, którzy na co dzień wspomagają swój trening właśnie komorą hiperbaryczną poprzez zwiększenie swojej wydolności na treningu. Poproszę tego pana z kamerą. Dobrze, już podaję. Temperaturka odpowiednia. Pani zawsze o mnie dba, jeśli chodzi o temperaturę. Nigdy jestem z tych, którzy bardziej lubią zimno niż ciepło, więc pani zawsze musi tutaj trochę zbić tą temperaturę. Proszę bardzo. Wtedy tak. Wtedy się rozgrzałem przy samym ściąganiu buta. O, tak. To dziękuję bardzo i tutaj podarunek koszuleczka. Dziękuję. Mam nadzieję, że na dalszą współpracę nosić albo trzymać w trapie. Można. Lepiej nosić przyda się. Wykorzystać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.